Na godzinę 12 mieliśmy frekwencję na poziomie, czyli około 28%, troszeczkę mniej niż w pierwszej turze, ale niewiele. Co do samych zasad, no to należy przestrzegać zasad higieny, na wyjściu są rękawiczki do wyboru, płyny dezynfekujące, no i zachowanie odległości między osobami. I generalnie przyjmujemy zasadę, że są 4 osoby na metr kwadratowy powierzchni w lokalu wyborczym. Żeby oddać głos, trzeba mieć zdecydowanie ubraną maseczkę, ponieważ bez tego możemy zostać po prostu wyproszeni. Należy zdezynfekować ręce i być po prostu odpowiedzialnym. Po takiej ilości miesięcy już można się do tego przyzwyczaić. To nie są jakieś straszne trudności, to też nie zajmuje wiele czasu więcej niż zwykłe oddanie głosu, także myślę, że to jest ważne.